Dorsz, książę bałtyckich głębin. Chętnie zamieszkuje okolice kamienistego dna, czasem stare wraki. Najliczniejszy z dużych bałtyckich drapieżników. Kiedyś osiągał ponad metr długości. W młodości zjada wielkie zimnolubne skorupiaki. Gdy urośnie, ugania się za ławicami śledzi i szprotów. Dorsz jest rybą szczególnie pożądaną przez rybaków i morskich wędkarzy. Eksploatowany w ostatnich dekadach ponad możliwości naturalnego odtwarzania, ma problemy z przetrwaniem. Nieliczne i słabe wlewy wód z Morza Północnego utrudniają mu rozród. Brakuje wysoko zasolonej, chłodnej i natlenionej wody, odpowiedniej do złożenia ikry i jej dojrzewania. By ratować zasoby bałtyckich dorszy, naukowcy z krajów europejskich przygotowali plan ich ochrony. Celem ich działań jest uczynienie zasobów dorsza większymi niż obecnie, aby połowy tej cenionej ryby były trwale opłacalne.